Hej kochani, jest poniedziałek, 2 marca, więc wypadałoby zrobić jakiś delikatny update czytelniczy. Jeżeli chodzi o książkę pani Małgorzaty Klunder, przyznam, że to jest bardzo ciężkie do wymówienia nazwisko. To wczoraj w szkole na uczelni udało mi się trochę poczytać i jestem na stronie 115, więc już coś na temat tej książki mogę wam powiedzieć. Przepraszam za to, że jestem bardzo prześwietlona, ale pogoda na dworzu jest po prostu dzisiaj okropna. Ja się czuję okropnie, pada deszcz i generalnie jest szaro, buro i ponuro. Ale wracając do Niziołków z ulicy Pamiątkowej, Robert i Róża. Nie wiedziałam, czego mam się spodziewać po tej książce. Wiedziałam, że to będzie jakaś historia rodziny Niziołków. I generalnie zabierałam się za tę książkę z delikatnymi obawami. I tyle, co mi się udało wczoraj przeczytać. Bardzo żałuję, że nie nagrałam wam mojej reakcji zaraz po pierwszym rozdziale, bo uśmiech na mojej twarzy pojawił się przynajmniej 5 razy, bo pomijając bardzo specyficzny styl pisania tej historii, taki bardzo zabawny, lekki, widać, że autorka bawi się słowem, bawi się z czytelnikiem, nie czytelnikiem, bawi się z czytelnikiem. I stara się w jak najfajniejszy i wyjątkowy sposób opowiedzieć tę historię. Ja na razie nie dotarłam do jakiegoś plot twistu fabularnego, więc generalnie jeszcze nie wiem za bardzo, do czego ta historia zmierza. Ale jest to historia rodziny, która ma w swoich zwyczajach czytanie książek. I to w tej rodzinie jest po prostu tak ważne jak choinka w Boże Narodzenie. Czytanie po prostu jest wpajane od kołyski. Można powiedzieć, że już od okresu prenatalnego, że te dzieciaki zostały zarażone przez swoich rodziców czytaniem i autorka tutaj tak genialnie przedstawia znane nam historie. Jest tutaj nawiązanie i do Władcy Pierścieni, i do Pana Tadeusza, i do Harry'ego Pottera, i do Hobbita generalnie. Bo już samo nazwisko Niziołkowie sprawia, że ojciec rodziny, czyli Robert, zakochuje się w Śródziemiu, w bohaterach Śródziemia, czyli Frodo, Sam, Bilbo. To są dla niego po prostu postaci, które wywierają tak ogromny wpływ na jego życie, że idzie na anglistykę, znajduje sobie przyjaciela w Walii, i naprawdę, no, widać tą pasję po prostu, że to czytanie ma tak ogromny wpływ na tych bohaterów. I to, jak się poznają Robert i Róża, jak ona jest w ogóle okoniem, się stawia za każdym razem, kiedy Robert namawia ją do tego, żeby przeczytała Hobbita. Tutaj jest tyle nawiązań do książek, które ja znam, do książek, których nie znam, o których nie mam pojęcia, do wierszy, do Baczyńskiego. W pierwszym rozdziale też pojawia się takie zdanie, że pojechali w podróż do Zawoi. Ja w Zawoi byłam. Byłam na Babiej Górze, więc odezwały się we mnie wspomnienia. Tak jak mówię, nie mam pojęcia, do czego ta historia zmierza. Wiem tylko tyle, że jest to pierwszy tom. I jest to chyba wznowienie, bo wczoraj jak szukałam informacji na temat tej książki w Google, to mi wyskoczyła jakaś starsza okładka. Także to jest chyba wznowienie. Tak mi się wydaje, muszę jeszcze poszperać. Balsam na zbolałą duszę, pełna ciepła, optymizmu i humoru, saga rodzinna o ponadczasowych wartościach. I tu się zgadzam. To jest po prostu adekwatny w punkt, w 100% opis tej książki, tego, co tu się dzieje, tego, co bohaterowie próbują nam przekazać poprzez właśnie czytane dzieła. I to jest wspaniałe. To się tak dobrze czyta. Człowiek się co chwila uśmiecha. I tak jak jest tu napisane, że pełna ciepła, optymizmu, humoru. Tu jest bardzo dużo humoru. Jeżeli macie zły dzień, jeżeli macie jakiś problem i chcecie zabrać się za coś lekkiego, to ta książka już po pierwszych paru zdaniach wywoła w was uśmiech. Gwarantuję, bo jeżeli tak jak ja kochacie książki, to na pewno po prostu doznacie takiego
nie wiem, nie przeskoku w czasie, ale wiecie, tak zatrybicie totalnie. Gadam głupoty w tym momencie, ale chodzi mi o to, że no, wciągniecie się. O, może tak, wciągniecie się w tę historię, uśmiechniecie się na pewno i, że tak powiem, poczujecie się jak w domu. O, może tak. Jeżeli chodzi o Grę o Tron, natomiast chwilka. Dotarłam do strony, proszę Państwa, do strony 503. Więc jestem w połowie. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Przede mną rozdział Triona, którego ja osobiście bardzo lubiłam w serialu i bardzo mu kibicowałam. I w ostatnim sezonie bardzo podobała mi się jego relacja z Sansą. Jeżeli nie oglądaliście serialu, to nie będę więcej mówić, nie będę spoilerować. Ale tak, jeżeli chodzi o ten tydzień, to zamierzam sobie zrobić maraton czytania z książkami pani Edyty Świętek, które właśnie mi się rozwaliły we wszystkie strony. O. Więc tego będzie dotyczył ten film, prawdopodobnie. Dzisiaj już mam niestety zadane dużo rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o studia, więc muszę się zabrać za to w pierwszej kolejności. Czekam tylko, aż mi się laptop naładuje i będę mogła go wziąć ze sobą do drugiego pokoju. Więc dzisiaj dzień naukowy totalnie, bo jeżeli chcę utrzymać swoją średnią i reputację w grupie, to muszę się zabrać do roboty. Nie spodziewam się w tym tygodniu zbyt wielu paczek, na pewno spodziewam się jednej, także no. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłam, że nie spodziewam się żadnych przesyłek w tym tygodniu, oprócz jednej planowanej, którą sama sobie kupiłam? No to patrzcie, mam nową przesyłkę od wydawnictwa poznańskiego i jestem aż zaskoczona, bo ja niczego od niej znowu nie zamawiałam. I szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że w tej paczce są Te Wiedźmy Nie Płoną. Jeżeli będę miała tę książkę w tej paczce, to ja po prostu zwariuję z radości, oszaleję i w ogóle, więc jeżeli zrobię po otwarciu tej paczki jakieś dziwne rzeczy, bądź będę piszczeć albo coś takiego, to bardzo Was przepraszam za swoje zachowanie. I żeby nie trzymać siebie i Was w dłuższej niepewności, moja radość jest po prostu, o jacie, wiecie co? Ta okładka jest przepiękna. Jeżeli należycie do grupy Winidia na Facebooku i widzieliście w ogóle pierwszy zamysł do polskiej okładki, to wiecie, że miała to być jakaś laska udająca czarownicę, a tu mamy taką piękność. Wydawnictwo, czwarta strona Winidia Poznańskiej. Wy naprawdę mnie kochacie. Ja was po prostu uwielbiam. I zobaczcie, jak mi to psuje te moje zacne plany czytania. Bo jak już skończę czytać to i chociaż jedną książkę pani Edyty Świętek, to biorę się za to. A mam ochotę się zabrać już za to dzisiaj. Także jej, ja bardzo Wam dziękuję za przesyłkę, naprawdę. Przeczytam Wam fajny fragment tej książki. Chodzi generalnie o trójkę przyjaciół. W tle chodzi moja drukarka, także nie przejmujcie się. Trzymali się odtąd we trójkę, jak Harry, Ron i Hermiona. I jak tamci intrygowali otoczenie, czyją dziewczyną jest Wiolka i czy w ogóle jest dziewczyną któregoś z nich. Harry Potter był w tym czasie na etapie Komnaty Tajemnic, a każdy wnikliwy czytelnik już od tego tomu wiedział, kto z kim ma się w przyszłości ożenić. Dla mnie w każdym razie to było oczywiste. Z Pipem, Merrym i Wiolką było trudniej postawić diagnozę, bo te barany zachowywały się na początku tak jakoś jak barany. Jak Harry i Ron, dosłownie. W każdym razie mój braciszek i jego durny przyjaciel. Wiolka miała na tyle rozumu, że cierpliwie czekała i jak Hermiona podsuwała swoje pomysły. Ej,
odnosząc się do tego fragmentu, to stwierdzam, że Harry i Ron to faktycznie byli baranami. Ale ja na etapie Komnaty Tajemnic ja nie wiedziałam, kto z kim się ożeni. Ja tylko wiedziałam, że Harry uratował Ginny, tak? Ale czy to było takie oczywiste, że oni skończą razem, biorąc pod uwagę później wydarzenia z następnych tomów i to, jak Harry i Hermiona coraz więcej czasu ze sobą spędzali, chociażby w tym momencie, jak Ron ich opuścił w 7 tomie. Czy ja wiem, że to było aż tak bardzo oczywiste? Generalnie wiem, że bardzo dużo czytelników spiera się o to, czy Hermiona faktycznie byłaby szczęśliwa z Ronem, ale wiecie co? Słuchając ostatnio Zakonu Feniksa, oglądając film i tak dalej, sobie to trochę analizowałam i dochodzę do wniosku, że no faktycznie tak było pisane, tylko że tak jak mówię, na etapie Komnaty Tajemnic dla mnie to nie było takie oczywiste. Ja generalnie byłam wtedy 10-latką, więc jakoś tak nie przyszło mi do głowy, żeby w ogóle obstawiać, jak ta historia się skończy i czy faktycznie będziemy widzieć ich jako dorosłych i tak dalej. Jakoś tak bardziej fascynowały mnie same wydarzenia w Harrym Potterze, a nie kto z kim będzie. I właśnie przesłuchawszy ostatnio Zakon Feniksa i obejrzałam sobie film i w ogóle, to stwierdziłam, że faktycznie Hermione i Rona ciągnęło już od bardzo długiego czasu do siebie, bo w zasadzie, tak jak w Zakonie Feniksa, przecież Dumbledore umieścił ich we dwoje na Greenwood Place i Harry dopiero później do nich dołączył, więc oni mieli tak naprawdę dużo czasu, żeby ze sobą rozmawiać tak jakby za kulisami całej tej historii. I gdy Harry miewał te swoje napady w piątej części, te sny prorocze itd., itd., on się czuł samotny, wręcz chciał być samotny. No i automatycznie oni we dwoje spędzali na pewno długie godziny rozmawiając ze sobą o Harrym. Także Hermiona na pewno dostrzegła w Ronie kogoś o wiele bardziej wartościowego niż czytelnik. No bo Rowling tak napisała swoje postaci, że one według mnie były takie, nie były trójwymiarowe, były co najwyżej dwuwymiarowe. I o Ronie można powiedzieć to, że był takim, no faktycznie baranem, że nie lubił się uczyć, że był takim troszeczkę lekko duchem, można powiedzieć. I był całkowitym tak naprawdę przeciwieństwem Hermiony. Ale no, skoro Rowling tak poprowadziła swoich bohaterów i zdecydowała, że będą razem, no to spoko. I właśnie takie smaczki znajdziecie w tej książce. Jest dużo odniesień do Władcy Pierścieni. W ogóle imiona bohaterów są zaczerpnięte z różnych historii i książek. Także bardzo mi się ta historia podoba właśnie ze względu na te nawiązania, bo no jednak człowiek w tej popkulturze cały czas siedzi i fajnie po prostu czytać o takich rzeczach, zauważyć czyjąś inną opinię, chociażby właśnie na temat Harry'ego Pottera, która jest tak różna od mojej, kiedy miałam właśnie te 10-11 lat, gdy czytałam Komnatę Tajemnic. Tak. No hej kochani, pora na czytelniczy update. Nadal jest poniedziałek, godzina 17 i skończyłam czytać Niziołkowiec z ulicy Pamiątkowej, Robert i Róża, Małgorzata Klunder. Bardzo podobała mi się ta książka. Może nie zaszalała jakoś z akcją. Nie ma tutaj, wiecie, pościgów, nie ma romansu. To jest po prostu historia pewnej, bardzo ze sobą zżytej rodziny, która uwielbia czytać książki. Tam książki są na porządku dziennym. Oni w rozmowach między sobą rozmawiają o Hobbicie, o Harrym Potterze, o Władcy Pierścieni, o Ogniem i Mieczem, generalnie o Sienkiewiczu. To jak oni w ogóle rozmawiają ze sobą, jak do ich takiego słownika rodzinnego weszły różnorakiego rodzaju cytaty z tych dzieł, z tych książek, także z filmów. Szczerze, na samym początku ciężko było mi w ogóle się odnaleźć w tej książce. Wydawało mi się, że to kompletnie nie jest moja bajka i byłam nią troszeczkę zawiedziona, ale później, gdy pojawiły się te fragmenty, które wam tutaj niektóre przeczytałam,
to poczułam się, jakbym po prostu była w domu. Bo ja kocham Harry'ego Pottera, ja lubię Władcę Pierścieni, nie mam jakiegoś generalnego fisia na punkcie Tolkiena, ale wiem, o co chodzi, znam te postaci. Widziałam, czytałam Hobbita, także łatwo było mi się odnaleźć w myślach głównych bohaterów, w tym, jak właśnie, jakie są relacje między nimi, w jaki sposób się do siebie odzywają, co jest w ogóle najpiękniejsze w tej książce, że oni cały czas stanowią rodzinę, która się bardzo mocno wspiera. Jest tutaj taka scena, kiedy mama kłóci się z jednym z nauczycieli, który zauważył, że główna bohaterka naszej książki czyta na szkolnym korytarzu Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi i po prostu matka, żeby bronić nie tylko swojej córki, ale także i Harry'ego Pottera, po prostu odegrała tutaj tak genialną scenę, że mi szczęka opadła. Naprawdę jest to bardzo mądra książka, przełamywanie stereotypów, humor, bardzo dużo sympatii zarówno do bohaterów tej książki, jak i tamtych bohaterów, więc to non-stop się przeplata i mamy tutaj imiona Harry'ego, Rona, Hermiony, Froda, Samwise'a i Pipina i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj też pada bardzo fajne zdanie, tylko że pewnie już go wam nie znajdę, ale ojciec zwraca się do mamy, że dlaczego ty w kółko czytasz te same książki? A ona do niego mówi, że po prostu wita się ze starymi przyjaciółmi, odwiedza starych przyjaciół i dlatego w kółko i w kółko czyta te same książki. Także to jest naprawdę bardzo mądra historia i bardzo wam ją polecam. Hej kochani, jest wieczór, nadal poniedziałek i chciałam wam pokazać, ile przeczytałam z Rzeki Kłamstw Edyty Świętek. Obecnie jestem na stronie 125, rozdział 5. I cóż ja mogę na temat tej książki powiedzieć? Na pewno jest tu dużo postaci. Widać, że jest to książka wielowątkowa i naprawdę bardzo zaludniona. Jest tu kilka wątków, ale głównie zainteresował mnie wątek nieszczęśliwego małżeństwa Elżuni i Tymoteusza. Mają czwórkę dzieci. Generalnie to są czasy powojenne, więc no jest generalnie ciężko. Pranie na przykład robi się we frani, więc są to takie rzeczy, których nasze pokolenie już nie zna. Tak jak ja to jeszcze widziałam, jak się robi we frani pranie i nawet u mojej teściowej chyba w komórce taka frania jeszcze jest. Ja pamiętam w każdym razie, że w domu też mieliśmy, mama robiła, prała pieluchy nasze, także no pamiętam, więc można stwierdzić, że jestem dinozaurem, ale wracając do książki, Ela jest matką czwórki dzieci. Wie, że mąż ją zdradza i generalnie jest przez niego bardzo poniżana, nieszanowana. On z racji tego, że jest na wysoko postawionym stanowisku, to ma w mózgu coś takiego, że skoro pracuje i zarabia na rodzinę, to tak naprawdę nic innego go nie interesuje. I na przykład takie rzeczy jak pomoc w domu przy dzieciach, to w ogóle dla niego jest kosmos. Ta Ela po prostu siedzi z tymi dziećmi, jedno ma 3 miesiące, potem 2 latka chyba i 2 starszych dzieci. Nie kojarzę dokładnie, ile one tam mają lat. W każdym razie 3-miesięczne dzieciątko, no wiadomo, że wymaga opieki i tak dalej. I ten facet po prostu przychodzi do domu i stroi fochy, bo ona nie zdążyła uprasować mu koszuli, nie zdążyła zrobić śniadania, bo dziecko to najmniejsze dostało biegunki i 3 razy musiała je przebrać.
No szok. Szok po prostu. Ale ja wiem, że tacy faceci faktycznie są na tym świecie. Hej, znowu jesteśmy w moim autku. Ja za chwilę muszę jechać po mamę i po tą jedną przesyłkę, o której wam wspominałam, że się jej spodziewam. Nie ma w niej nic rewelacyjnego, ale zapewne pokażę wam ją w następnym ujęciu, bo jak najpierw pojadę po mamę, a potem po paczkę, bo tak mi będzie wygodniej, to przy mamie nie będę wam jej otwierać. Natomiast tutaj, zanim jeszcze pojadę po mamę, a może jeszcze nawiążę do tej paczki, bo nie wiem, czy pamiętacie, jedno z moich noworocznych postanowień było takie, że sprzedaję niektóre książki na rzecz tego, żeby na przykład kupić je w ładniejszych wydaniach, bo chcę stawiać przede wszystkim na jakość mojej biblioteczki, a nie na ilość książek. I naszukałam się tak długo tej trylogii, którą będę miała wam do pokazania, że to jest po prostu masakra. I gościu mi ją sprzedał. Trzy książki za 90 zł, z czego drugi tom jest w tym momencie wart 150 zł. Także nie wiem, czy goście o tym nie wiedział. W każdym razie ja zrobiłam deal życia i cieszę się, że te książki w końcu będę miała. Tutaj chciałabym wam jeszcze krótko powiedzieć o tym, co aktualnie czytam. Otóż jakieś pół godziny temu skończyłam czytać Rzekę Kłamstw Edyty Świętek. Jest to pierwszy tom z serii Grzechy Młodości. I o ile na początku ta książka w ogóle nie zapowiadała się na jakikolwiek bestseller, który mnie jakoś zachwyci, bo w pierwszym rozdziale jakoś tak nie mogłam się w ogóle odnaleźć w tej historii. Nie wiem, może po prostu za szybko czytam i gdzieś mi pewne rzeczy umykają, ale potem już tak się wciągnęłam, że to jest lepsze niż Barwy Szczęścia, Jak Miłość na Wspólnej i te wszystkie inne seriale razem wzięte. Naprawdę ta historia tak wciąga, że to, co się stało na końcu tej książki, pani Edyto, tak książek się nie kończy, bo całe szczęście, że miałam przy sobie drugi tom, czyli Echa Niewierności, i już go zaczęłam czytać, co prawda malutko, bo to, tak jak mówię, było dosłownie pół godziny temu, a teraz tak szybko do samochodu, po mamę, po paczkę. I tak jak w poprzednim ujęciu wam wspominałam o tym, że w Rzekach Kłamstw najbardziej podoba mi się wątek Eli i jej męża Tymoteusza, który jest po prostu, nie powiem tego głośno, bo nie wiem, nie mam pomysłu, jakbym tu mogła to wszystko wypikać, co na jego temat myślę. I to, jak ta kobieta jest skrzywdzona przez swoje życie, przez to, że wyszła za niewłaściwego człowieka, urodziła mu czwórkę dzieci i te dzieci widać, że są wychowywane w taki sposób, że one nie mają jakiegoś jasnego autorytetu. I ja, studiując teraz pedagogikę i ucząc się o tym wszystkim, po prostu łapałam się za głowę, bo o ile jeszcze Ela stara się jakoś tym, jakoś to ognisko rodzinne trzymać i jakoś, no wiecie, i cały czas jest z tymi dziećmi i próbuje jakoś narzucać im to, że mają obowiązki, że powinny się już same sobą tak naprawdę zajmować, oprócz tych maluszków oczywiście, ale po prostu czwórka rodzeństwa powinna sobie nawzajem pomagać i matce przy okazji, a ta Ela po prostu ma tyle obowiązków, że to jest po prostu masakra, a ten jej facet cały czas mówi, że ona nie ma żadnych obowiązków, że ona tylko siedzi w domu, powinna być z tego powodu szczęśliwa. I w ogóle sąsiad właśnie stanął przy samochodzie. Dobra, proszę sobie. I że powinna być szczęśliwa z tego powodu, że on się siedzi w domu, nie tak jak inne baby zapierdzielają w fabryce, a ona po prostu no, siedzi w domu i nic nie robi według niego. I po tych czterech ciążach ona się roztyła strasznie, straciła dwa zęby, jest kobietą zaniedbaną, więc po prostu to jest taki obraz nędzy i rozpaczy, a tego faceta po prostu wzięłabym i rozszarpała. No jest taki z niego, że no już nie spotkałam się z takim fagasem w żadnej chyba z obyczajowych książek i to sprawia, że ta książka jest pozbawiona jakiegokolwiek lukru. Tutaj są naprawdę takie
życiowe historie z życia wzięte. Tutaj nie ma kłamstwa jak w tytule, w sensie, że autorka nie kłamie. Ona po prostu opowiada o swoich postaciach tak, jak faktycznie je widzi i jak faktycznie one mogłyby żyć i istnieć. I tak jak mówię, zaczęłam czytać tom drugi, ale niewiele na jego temat na razie mogę się wypowiedzieć. W każdym razie kończy się zaczyna się dokładnie w tym samym momencie, w którym kończy się tom pierwszy. I może już przestanę gadać, tylko po prostu pojadę po paczkę, bo zaraz się spóźnię po mamę i w ogóle. Chciałam wam tylko powiedzieć, że naprawdę może nie tyle mnie zachwyciły te książki, jak po prostu mnie wciągnęły, a wcale się na to nie zapowiadało. Także myślę, że spokojnie pyknę te trzy książki w tym tygodniu i będę z siebie niesamowicie zadowolona i dopiero wezmę się za Te wiedźmy nie płoną, bo potem zapomnę, co się działo w drugim, pierwszym tomie. Chociaż właśnie nawiązując do tego, w tomie drugim mamy coś takiego jak, zresztą widzieliście to chyba przed chwilą na przebitce, że mamy, że tak powiem, w poprzedniej części. Kurde, teraz tego nie znajdę, bo jedną ręką oczywiście jest trudno otworzyć książkę i otwiera mnie to, co trzeba. O, zobaczcie. W poprzedniej części. I czy to jest tak dużo, żeby ułatwić czytelnikowi życie, jeżeli się pisze trylogię, bądź sagę, bądź coś, co ma kilka tomów, to tak trudno jest wziąć i napisać, co było w poprzedniej części. Jakie to byłoby ułatwienie na przykład w tych seriach fantasy, które są rozrośnięte, tak jak na przykład Szklany Tron, gdzie ja chętnie przeczytałam te książki, ale utknęłam w połowie Imperium Burz i wiem, że dalej nie pójdę, bo zupełnie nie pamiętam, co się działo w tej książce, więc czytanie dalszej części Wieży Świtu i Królestwa Popiołów jest po prostu w tym momencie dla mnie niemożliwe. Musiałabym po prostu cofnąć się do czwartego tomu, bo pierwsze trzy to tak mniej więcej kojarzę, co tam się działo, także to naprawdę, jeżeli jesteś autorem i piszesz jakąś sagę, trylogię, nie wiem, cokolwiek, to bądź tak miły i po prostu napisz, co było w poprzedniej części, pisząc kolejną część. Bo to jest naprawdę duże ułatwienie. Także wielkie brawa dla pani Edyty, że pomyślała o tym, a teraz już naprawdę jadę, bo się spóźnię. Dobra, jak znajdę pierwszy tom w tej paczce, to wam go pokażę. W każdym razie, o jest. Jest to trylogia Bernarda Cornwella. Trylogia arturiańska. I mam tutaj tom pierwszy. No może tak, tom pierwszy, czyli Zimowy Monarcha. Tom drugi, czyli Nieprzyjaciel Boga, który jest w ogóle niedostępny już, nigdzie go nie znajdziecie. W żadnym sklepie, chyba że gdzieś w jakimś Empiku stacjonarnie dostałam też herbatkę. Herbata biała, poziomkowa z mandarynką, także dziękuję. I tak pewnie ten gość, który mi sprzedał te książki, nie obejrzy tego filmu, ale wypadałoby podziękować. I ostatni tom to oczywiście Excalibur, ale nie mogę go jedną ręką, jednak jest trudno wyciągać książki z koperty. I oczywiście Excalibur. I to było tak, że ja miałam te książki w miękkiej oprawie, ale sprzedałam, bo stwierdziłam, że chcę mieć te w twardej, bo będą mi idealnie pasowały do Millennium Stiga Larssona, bo też są czarne. No i oczywiście jakiś czas później, kilka miesięcy dokładnie, to nie był bardzo duży odstęp czasu, Nieprzyjaciel Boga w ogóle znikł z półek i tak naprawdę nigdzie tej książki naprawdę nie idzie dostać. O ile pierwszy i trzeci tom jeszcze jako tak mogłabym odkupić nawet w dobrej cenie 10 czy 15 zł, to niestety tego drugiego tomu nigdzie nie mogłam znaleźć. No i tak, kurczę, szorowałam po tym OLX-ie, po Allegro, szukałam tej książki praktycznie wszędzie i jak już widziałam jakąś ofertę, że ktoś sprzedaje wszystkie trzy tomy, to wrzucałam je sobie do obserwowanych i na drugi dzień po prostu ich nie było. No i tutaj gościu, nie wiem skąd on jest, chyba pod Warszawy, to czy z samej Warszawy? Nie. To po prostu jak zobaczyłam, że on sprzedaje za 9 dych, to mówię, no nie, ostatnie pieniądze ja muszę wydać na te książki, bo normalnie nie będę mogła wytrzymać i nie będę mogła sobie poradzić z tym, że ja ich po prostu w mojej bibliotece nie mam.
O, moja mama idzie, więc kończy mi się czas. Ale chodzi o to, że ja tę trylogię kiedyś dawno temu przeczytałam. I to jest o legendach arturiańskich. Ja Artura Króla w ogóle uwielbiam. Króla Artura, nie Król. Odwrotnie. Więc tak, mama idzie, więc muszę się zamknąć. Także do zobaczenia za chwilkę. Dzień dobry. Jest środa, 4 marca. A ja zamiast robić projekty do szkoły, oczywiście oglądam BookTube i czytam. Jestem w dalszym ciągu w echach niewierności Lid Świętek. Jestem na stronie 140, rozdział 4. I zaczęło się coś dziać. Przede wszystkim w tym momencie jest rozłam pomiędzy strefą, że tak powiem, czasową, dlatego że akcja gna 5 lat do przodu, więc pomiędzy rozdziałem 3 a 4 jest 5 lat, więc muszę sobie dopowiedzieć, co tam się tak naprawdę... Jeżeli chodzi o mojego znienawidzonego bohatera, Tymoteusza, to doszło do pewnej sprawy i wydaje mi się, że w związku z tą sprawą, to moje dziecko, dzień dobry, w związku z tą sprawą nastąpił jakiś przełom w jego myśleniu, psychice. No wiecie, jak dopada człowieka coś złego i, że tak powiem, widzimy całe swoje życie przed oczami, to potem sobie uświadamiamy różne rzeczy i tutaj właśnie coś takiego zaszło. Nie wiem, czy jestem z tego powodu zadowolona, bo naprawdę go nie lubię i... Co tam? I żadne jego przeprosiny tak naprawdę nie są w stanie mnie przekupić, także jestem ciekawa, jak dalej potoczą się losy bohaterów Eli. Hej, hej, kochani, jest czwartek, 5 marca, podobno dzisiaj jest dzień teściowej, ale nie wiem, czy to jest sprawdzone info. W każdym razie wczoraj już do Was się nie odzywałam, bo w zasadzie nie było o czym, dlatego że zrobiłyśmy sobie z mamą, z teściową i z moją babcią taki wczesny Dzień Kobiet, bo ja w weekend jadę do szkoły i nie będzie mnie praktycznie w domu, więc chciałyśmy się spotkać, pogadać i napić lampeczki winka. I też wczoraj nie za dużo poczytałam, natomiast dzisiaj skończyłam czytać Echa Niewierności, czyli drugi tom z cyklu Grzechy Młodości Edyty Świętek. I cóż ja mogę powiedzieć w tej książce? Na pewno jest kilka rzeczy, które w tej książce mnie zaskoczyły i sprawiły, że jako czytelnik chciałam czytać dalej. Zżyłam się z tymi bohaterami, nawet nie wiem, kiedy to się stało, że zaczęłam się w zasadzie nimi przejmować i może nie wszyscy tutaj mi pasują i nie ze wszystkimi jestem za pan brat, ale jednak gdzieś naprawdę dobrze mi się to czytało i chcę wiedzieć, co będzie dalej. To jest jedna z tych serii obyczajowych polskich, które chyba skończę tak w całości. To, co jest ciekawe w tych książkach, to jest to, że to są lata 70., więc nie ma jeszcze telefonów, komputerów, nie ma internetu, więc bohaterowie tak naprawdę bazują tylko i wyłącznie na jakichś interakcjach między sobą. To, co widzieliśmy w części pierwszej, jak część pierwsza się zakończyła, druga część tak naprawdę rozpoczyna się w momencie, kiedy ta pierwsza się skończyła, więc akcja na kilka lat do przodu, dzieci już są starsze, więc też obserwujemy ich tak jakby podboje, ich jakieś tam wątki i to, jak dorastają i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o parę, która jakoś najbardziej wywarła na mnie wrażenie, to nadal jest to Elżbieta i Tymoteusz, bo po tym, co stało się w części pierwszej na samym końcu, tutaj dzieje się rzecz praktycznie niezwykła, dlatego że relacja tego małżeństwa obraca się tak jakby o 180 stopni i jest zupełnie inaczej. Próbują naprawić więź rodzinne, także tutaj jak najbardziej na plus, chociaż ja nie do końca uwierzyłam w to, co tutaj się stało, dlatego że główny bohater Tymoteusz, już Wam o tym wspominałam, po prostu grał mi na nerwy i żadne jego przeprosiny tak naprawdę nie wywarły na mnie wrażenia. Natomiast osobą, która tutaj najbardziej mnie irytowała w tej książce, jest córka Elżbiety i Tymoteusza, Maria, która została w taki sposób napisana, że
Po prostu przypomina mi pewną osobę i czytając tej postaci miałam tą twarz po prostu w umyśle i za każdym razem, kiedy Maria się pojawiała, jej po prostu rozmyślenia, to krew mnie po prostu zalewała. Także jestem ciekawa części pierwszej, oczywiście za chwilę się za nią zabiorę i już, że tak powiem, będę miała z głowy Edytę Świętek i będę mogła się zabrać za Te Wiedźmy Nie Płoną, ale mimo wszystko czytanie tej książki, tej sagi naprawdę sprawia mi ogromną radość. Nie spodziewałam się tego, że mnie wciągnie, a stało się tak, jak się stało, że człowiek idzie spać i myśli o tych postaciach, co tutaj się stało i tak dalej, i tak dalej. Tak jak już Wam wspomniałam, autorka bardzo prawdziwie pisze o swoich postaciach. Myślę, że umieszczenie właśnie akcji w latach 70. to był punkt naprawdę... Mamy tutaj na przykład takie wątki z historii naszego kraju i nie tylko, w sensie są strajki, jest wybór Karola Wojtyły na papieża, także mamy tutaj też to tło historyczne. Nie jest ono jakoś bardzo rażące, ale mimo wszystko jest i nadaje też tej powieści swoistego tempa i kieruje naszymi bohaterami, także widać, że autorka bardzo dużo czasu temu poświęciła. Ona jest w ogóle mistrzynią, jeżeli chodzi właśnie o tego typu sagi rodzinne. Nie wiem, nie czytałam żadnej innej jej książki, ale myślę, że właśnie tą sagę będę chciała doczytać do końca. Wiem, że będzie 5 domów, przynajmniej tak tutaj widać na zakładce. Hej kochani, jest piątek, 6 marca, więc wypadałoby coś się do Was odezwać. Jeżeli chodzi o Cień Zbrodni, jestem na stronie 112, jest to rozdział 4 i dzieje się w tej książce. Oj, dzieje się. I chciałam tutaj podkreślić jedną rzecz, że fajnie, że na początku i na końcu każdej z książek jest drzewo genealogiczne rodziny, więc możemy sobie zobaczyć, jak to tam faktycznie jest, poukładać sobie w głowie, z jakimi postaciami mamy do czynienia, kto jest kim i tak dalej. Ale niechcący już dwukrotnie zrobiłam sobie spoilera, zaglądając na drzewo genealogiczne właśnie z tyłu książki. I jestem teraz w takim momencie, że myślę, że do tego drugiego spoilera dojdzie i zastanawiam się, jak to się w ogóle stanie. Jeżeli chodzi o to, czy ta książka mi się podoba, w dalszym ciągu jestem zainteresowana. Mimo wszystko podobał mi się najbardziej tom pierwszy, dlatego że jakoś tak emocjonalnie zagrał mi po prostu. Strasznie mnie wzruszył, czułam niepokój, czułam taką bezradność w stosunku właśnie do postaci Elżbiety. Jakoś tak bardziej się z nią zżyłam, nie to, że utożsamiłam, ale zżyłam i strasznie było mi jej szkoda. Tutaj już zeszła troszeczkę na dalszy plan, do przodu wysunęły się inne postaci i akurat teraz rozgrywa się wątek, który tak średnio mnie interesuje, ale mimo wszystko w nim teraz najwięcej się dzieje, więc na tym skupia się praktycznie cała akcja książki. Mimo wszystko pani Edyta nie zwalnia tempa, naprawdę miesza swoim bohaterom w życiu i to wydaje mi się, że jest syndrom dobrego autora, że wie, o czym pisze i naprawdę ma pomysł na to, żeby rozegrać wątki i wie, do czego chce doprowadzić swoje postaci. Szkoda, że nie mam dalszych tomów, na pewno będę na nie czekać i myślę, że dzisiaj skończę tą książkę, jeżeli nie, to jutro na uczelni postaram się ją doczytać, bo zostało mi jakieś 300 stron, oj, przepraszam Was za światło, ale akurat usiadłam w takim złym miejscu, nie pomyślałam. Zostało mi 300 stron, mała właśnie usnęła, więc myślę, że przez jakąś godzinkę, półtorej uda mi się poczytać. Miałam dzisiaj w ogóle jechać, żeby nagrać dla Was podsumowanie czytelnicze lutego, ale zrobię to poniedzieli. Już dzisiaj nie będę mieszać, tym bardziej, że jeszcze muszę się przygotować na uczelnię, także myślę, że dzisiaj dam sobie spokój z jeżdżeniem. Ale podsumowanie
lutego na pewno pojawi się w przyszłym tygodniu na kanale. Hej kochani, przychodzę do Was już z ostatnim update'em, jeżeli chodzi o książki pani Edyty Świętek, bowiem udało mi się skończyć część trzecią, czyli Cień zbrodni, i tym samym udało mi się dosłownie w kilka dni od poniedziałku przeczytać wszystkie trzy części sagi, która się nazywa Grzechy Młodości. Co mogę powiedzieć o poszczególnych książkach, to już wiecie, dlatego że widzieliście cały proces czytania, więc nie będę się tutaj powtarzać. Część trzecia, czyli ta, kończy się w takim momencie, że znowu wypadałoby sięgnąć po kolejną część, ale nie mam pojęcia, kiedy czwarty tom się ukaże, więc jak tylko znajdę na ten temat jakąś informację, to na pewno będę go oczekiwać z wytęsknieniem. Co tu się działo? To jest po prostu masakra i aż dziw człowieka bierze, że jednej rodziny może dotknąć tyle tragedii, tyle nieszczęść, i tyle niezrozumiałych rzeczy. Nie bez kozery jest to powiedzenie, że z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciach. I w tych książkach naprawdę bardzo dobrze to widać, że niby rodzina jest tą komórką społeczną, ale czy jest czymś więcej dla poszczególnych jej członków? No nie wiem, każdy ma chyba zupełnie inny pogląd na to wszystko, czym tak naprawdę rodzina jest. Jedno wiem na pewno, że oni wszyscy potrafią się wspierać. Tak jak już Wam powiedziałam, Tymoteusz, Elżbieta to jest moja ulubiona para i ich wątki ich dzieci interesowały mnie tak naprawdę najbardziej. I w trzeciej części dużo złego dzieje się, jeżeli chodzi o tę rodzinę, i ja, jak widzicie, jestem nadal pełna emocji co do tego, co stało się na samym końcu trzeciego tomu. W ogóle autorka ma taką tendencję, że mocno te książki zaczyna, bo prologi są napisane w bardzo tajemniczy sposób, który jest jak taki puzzle, który później zostaje wpasowany do jakiejś tam części, w którymś momencie po prostu się wpasowuje do całości, i też mocno kończy te książki w taki sposób, że naprawdę chce się czytać dalej. One bardzo wciągają, więc uprzedzam, nawet jeżeli nie lubicie tego typu książek polskich, obyczajowych, bo ja wiem, że bardzo dużo ludzi stroni od takich książek, no bo to polskie nazwiska, polskie nazwy miejsc i tak dalej, dajcie szansę tym autorom, bo naprawdę mają bardzo dużo do powiedzenia. I tutaj w trzeciej części jest rok 1984 i pojawia się na przykład wątek księdza Jerzego Popiełuszki, wątek, który przewijał się praktycznie przez całe moje dzieciństwo. Pamiętam, że tata miał nagrany film na wideo właśnie o księdzu Popiełuszce. To był bardzo ciężki dla mnie film, bo ja byłam dzieckiem, ale doskonale pamiętam, jakie wywarł na mnie emocje, i jest to historia, która gdzieś tam toczy się w moim życiu od dzieciństwa, więc ujrzenie tego na papierze jakoś tak mnie poruszyło i sprawiło, że naprawdę mam ogromny szacunek dla autorki, bo to nie tylko historia obyczajowa pewnej rodziny, ale też właśnie te historyczne zależności, które wpływają na losy naszych bohaterów. Także to też jest genialne w tych książkach, że przeplata się naprawdę bardzo dużo rzeczy i łączy się w całość, jak to by powiedział mój profesor od historii, łączcie fakty, bo one się zazębiają. Także są rzeczy, które wychodzą z czegoś, nic nie wychodzi z niczego, o może tak. Także kochani, zakończę już tego reading vloga, jutro jadę na uczelnię, więc raczej nic nie poczytam. Zostały mi trzy książki do ogarnięcia, jeżeli chodzi o książki do recenzji. Myślę, że tą jutro zabiorę ze sobą na uczelnię, Tajemnica Zielonej Teczki. O niej wspominałam Wam w poprzednim albo jeszcze poprzednim reading vlogu, kiedy do mnie przyszła. Jest to książka dla dzieci, książka interaktywna, dzięki której można pozwiedzać Warszawę i przy okazji poczytać książkę. Mam też Te Wiedźmy Nie Płoną Izabel Sterling od wydawnictwa Winidia. Tej książki też jestem ogromnie ciekawa, tym bardziej, że premiera jest w przyszłym tygodniu. I Dziecko z Auschwitz od wydawnictwa WAB też czeka w kolejce, także te książki
Na pewno będę czytać w przyszłym tygodniu, Boże, normalnie zgrzałam się, bo jest strasznie gorąco dzisiaj w domu, nie wiem dlaczego. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, ja już lecę. Pozostawiam Wam ten filmik, dajcie koniecznie znać, czy czytacie polskich autorów, czy lubicie, czy zamierzacie, czy znacie książki pani Edyty Świętek, może polecicie mi jakąś inną, żebym sobie przeczytała. To by było na tyle, trzymajcie się ciepło, kochani, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, cześć!